Hej, siemano ludzie, sobie z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj zrobię sobie taki mały pojedyneczek, oczywiście będę się bawił tutaj edycją Dumni z naszych, z Biedronki. Mam tutaj trzy saszetki z naklejkami i trzy saszetki z kartami. Zrobimy sobie takie małe porównanie, zobaczymy gdzie co fajnego wpadnie. Oczywiście podejrzewam, że większość z was będzie uważała, że lepsze rzeczy są w tych saszetkach, czyli karty, ale zobaczymy, więc polecimy sobie z pierwszą saszetką i zobaczymy, co ciekawego mi tutaj wypadnie. Może jakiś Lewandowski będzie, byłoby całkiem sympatycznie. No i mamy tutaj pierwszą naklejkę, może ją będę odkładał je tutaj. O, jedne z moich ulubionych naklejek tej edycji, tutaj jest Krychowiak i Linetti. Te też mi się podobają, są naprawdę fajne. Dobra, zrobimy to sobie w ten oto sposób. Lecimy z drugą saszetką. I zobaczymy, co tutaj. Wielkie dzięki dla mojego kolegi i dla mojej mamy. Bo to właśnie dzięki nim mam co otwierać. Tutaj mam też między innymi saszetki od mojego kolegi z pracy, od Romana. Roman nie jest z Polski. No i mamy tutaj, zobaczcie, ojej, co się stało. Stary meczyk, nawet nie wiem, będę musiał sprawdzić w albumie, co to za mecz i jaka data. No oczywiście Polacy, ale z kim oni tam grają, nie widzę. W ogóle bramkarz w takiej czapeczce. Ta piłka też nieźle wygląda. Ło. No i ostatnia saszetka z naklejkami. Zobaczymy, co tutaj będzie. O, to już mam, to już pamiętam. Chyba nawet w pierwszej saszetce, jak otwierałem, to mi wpadło. Uuu, Piszczek też. O, proszę, jest Nawałka. Mamy trenera. Znaczy, ja trafiłem trenera, więc podoba mi się to bardzo. Te dwie naklejki są bardzo fajne. Te też. No i jest fajnie, bo trafiłem trenera. Ale zobaczymy, co będzie w kartach. Czy w kartach coś fajnego mi wpadnie. Kto tutaj mamy, kogo tu mamy na początku? Rybus. Jest i Rybus. Szkoda, że tylko jedna karta jest. Więc pierwsza karta z saszetek z kartami jest to Rybus. Zobaczymy, co będzie teraz. W drugiej. Płaszczykowski, ojojoj, to już moja powtórka. No trudno, trzeba będzie się wymienić, jak się troszkę nazbiera powtórek. Także drugi zawodnik na karcie jest to Błaszczykowski. I co będzie tutaj? Może otworzymy sobie w ten oto sposób. I jest to, moi drodzy, bum, Mączyński. Czy ja go mam? Chyba nie. Nie kojarzę. Błaszczykowskiego na pewno. A mam tutaj nawet album, więc sprawdzę sobie przy okazji. Nie mam go. No to tylko Błaszczykowski mi się tutaj powtórzył na karcie. A naklejki to Tom mam na pewno. I Łukasza Piszczka też mam. Dobra, taki króciutki, szybciutki unboxing w niedzielę. Ja was pozdrawiam serdecznie, życzę wam jeszcze miłego weekendu, miłej niedzieli i widzimy się oczywiście w kolejnych dniach, czyli w poniedziałek. Lecimy z następnymi filmikami. Trzymajcie się i pa, pa!